Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin 35600, 7:47 czasu polskiego. Wczoraj odczyty danych inflacji w Stanach Zjednoczonych. Niższa inflacja niż się spodziewano. Potencjalnie dla Bitcoina dobry znak, jednocześnie dla dolara zły znak. Dolar już odreagowuje. Wcześniejsze wzrosty pojawiły się na dolarze spadki, ale na Bitcoinie również pojawiły się spadki. To nie są porady inwestycyjne. Dwa dni temu wspominałem na nagraniu o potencjalnym zagrożeniu cenowym dla Bitcoina ze względu na wyprzedaże ze strony hodlerów długoterminowych, które historycznie powodowały odreagowania cenowe. Zastanawialiśmy się wtedy, czy warto grać razem z tymi hodlerami, którzy sprzedają swojego Bitcoina, czy przeciwko nim. I jak widać, na chwilę obecną krótkoterminowo opłacało się grać razem z tymi ludźmi, którzy właśnie te dwa dni temu tego Bitcoina sprzedawali. Bitcoin odreagował, no ale mamy tutaj dywergencję, bo z jednej strony indeks dolara słabnie, a z drugiej strony Bitcoin również spada. W związku z tym potencjalnie dla Bitcoina jest to dobry znak. Na max order booku na chwilę obecną nie widzimy dużych ścian zakupowych ani sprzedażowych z jednej czy z drugiej strony. Nie widzimy również znaczących przepływów bitcoinów na giełdy spotowe, ani dużych emocji, czy to paniki, czy euforii na rynkach typu futures. To, co jednak widzimy, to to, że SP500 również po informacji o niższej inflacji zaczyna rosnąć. No i potencjalnie dla Bitcoina rosnące SP500 dla Bitcoina mogłoby być dobrym znakiem, to jednak zwróćmy uwagę na te momenty, w których SP500 pompowało podobnie jak na chwilę obecną. Co wtedy działo się z Bitcoinem? Zwróćcie uwagę i ocencie to sami. Oczywiście zaznaczyłem na tym wykresie tylko kilka z wielu różnych wydarzeń. Sami musicie ocenić, czy były to dobre momenty pod zakup Bitcoina, czy raczej lepsze momenty na sprzedaż. A dostęp do tego layoutu jest z poziomu pro wykresów na Max Data App. Wystarczy kliknąć ładowanie wykresu i wpisać SPX. Jim Cramer mówi o tym, że gospodarka zmierza ku miękkiemu lądowaniu, ale łatwe pieniądze zostały już zarobione. Gospodarka może zmierzać ku miękkiemu lądowaniu dzięki właśnie niższym danym dotyczącym inflacji, co prowadzi do wzrostu na rynku, ponieważ aby Fed mógł dalej podnosić stopy procentowe, inflacja powinna być wyższa. A kiedy ta inflacja maleje, tak jak teraz, Rezerwa Federalna nie ma na to argumentów. Zatem obecne stopy procentowe być może są już na najwyższych poziomach, od których będziemy się odbijać, stopy procentowe w dół, a tym samym historycznie dla Bitcoina i rynków były to dobre momenty na wzrosty. Z drugiej jednak strony warto zwrócić uwagę, że na Bitcoinie wzrosty trwają już niespełna rok, w związku z tym jakiekolwiek odreagowania mają tutaj sens. To jednak przed nami bardzo ważne wydarzenia. Halving w kwietniu 2024, deadline na BlackRock ETF w marcu 2024, ale najprawdopodobniejszy termin do akceptacji ETF-ów na początku stycznia 2024 roku. I biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia, pytanie jest, co długoterminowo może być najbardziej opłacalne. I jeszcze we wrześniu, ze względu na bardzo niski poziom inflacji, wtedy sugerowałem właśnie tymi kolorami zacienionymi, że możemy się odbijać, co już się zaczyna dziać. I tylko najważniejsze pytanie, który moment będzie najlepszym momentem do zebrania wcześniejszych wzrostów? Czy to będzie halving, ETF-y, a może luzowanie w Stanach Zjednoczonych? Napiszcie, co na ten temat sądzicie. BlackRock wyraża swoje obawy dotyczące wpływu stablecoinów na proponowany przez siebie Bitcoin ETF. Podkreśla potencjalną niestabilność stablecoinów takich jak USDT czy USDC, powołując się na przeszłe incydenty. I przypomnę, że na chwilę obecną największym dominującym stablecoinem jest USDT z market capem ponad 86 miliardów dolarów. A market cap, między innymi BUSD, spada i przypominam, że w przyszłym roku ma być delistowany z giełdy Binance. A teraz ciekawostka, czy wiedzieliście o tym, że Google płaci firmie Apple aż 36% przychodów z wyszukiwania, które odbywa się za pośrednictwem Safari, czyli wyszukiwarki, która należy właśnie do
Apple. Te informacje dotyczące podziału przychodów między Google a Apple zostały ujawnione w sądzie. Firma Alphabet, do której należy Google, stoi obecnie w obliczu wielu procesów sądowych. Google wydał niemal 49 miliardów dolarów na koszty pozyskiwania ruchu tylko w 2022 roku, a na przykład Samsungowi może płacić mniej więcej o połowę tego, co płaci firmie Apple. Natomiast giełda OKX wykorzystuje kod Polygon do budowy sieci Layer 2 X1 umożliwiającej użytkownikom dołączenie do ekosystemu Ethereum. Warto dodać, że Matic w ciągu ostatnich tygodni naprawdę ładnie rośnie i jego cena w stosunku do Bitcoina od początku tego miesiąca 45%. Rosną również inne kryptowaluty, m.in. DYDX, czyli token giełdy zdecentralizowanej na Solanie. PancakeSwap, również zdecentralizowana giełda, plus 21% w ciągu ostatnich 24 godzin. Token Caspa, token Celestia i niesławny token giełdy FTX, czyli FTT, który nadal jest na solidnym, prawie 200% wzroście w ciągu ostatniego tygodnia. Ale uważajcie na takie wzrosty, ponieważ wtedy pojawia się najwięcej hype'u, FOMO i nagłówków sugerujących właśnie zakupy. Tak jak na przykład ten, który brzmi: cena tokena FTT wzrasta o prawie 400% w ciągu tygodnia, czy warto go teraz kupić? To piszą na AMB Crypto i oczywiście osoby zielone na rynku kryptowalut tylko po takich nagłówkach mogą myśleć o zakupie takiego tokena, który już przecież osiągnął bardzo duże zyski. A to, co staramy się wyszukiwać na tym kanale oraz na MaxData, to tokeny, które mogą wzrosnąć, ale tego jeszcze nie zrobiły. Uważajcie także na fake newsy i wszystkie informacje potwierdzajcie u źródła, ale i to może okazać się zbyteczne. Dlaczego? Ponieważ strona Delaware.gov, czyli w Stanach Zjednoczonych strona odpowiadająca za informacje o ETF-ach i wnioskach o ETF-y, opublikowała fałszywą informację dotyczącego wniosku XRP. Stan Delaware prowadzi teraz śledztwo w sprawie tego fałszywego zgłoszenia, a cena tokena XRP zaraz po tej informacji plus 14%, tylko po to, żeby te nieuczciwe osoby, które wcześniej ten token skupiły i te informacje najprawdopodobniej wypuściły, na tych wzrostach mogły XRP odsprzedać. Ale to, co jeszcze nie zyskało, a potencjał na to może mieć, to jest token Uni. Dlaczego? Ponieważ Uniswap wprowadza nowy portfel kryptowalutowy dla użytkowników Androida, co potencjalnie może otworzyć tę zdecentralizowaną giełdę Uniswap oraz ich token Uni na bardzo duży nowy rynek. Od początku tego miesiąca cena tokena Uni w stosunku do Bitcoina zyskała 22%. Wchodząc na jednodniowy interwał, zauważymy, że właśnie wtedy odbiliśmy się od wcześniejszych poziomów wsparcia z roku 2020. I oczywiście pytanie pozostaje, czy te poziomy pozostaną zrespektowane, czy może jednak przełamane i nastąpi jeszcze głębsza wyprzedaż, powodując dalsze spadki tego tokena. A to zależy przede wszystkim od tego, jaka jest dystrybucja tokena Uni, jego inflacja, czyli ryzyko podaży na rynek w najbliższych miesiącach. I tokeny giełd zdecentralizowanych również będę dla Was analizować, a obecnie jestem w trakcie analizy tokenów giełd scentralizowanych i pierwsze wnioski już mam. Giełda HTX, KuCoin, Elbank, Binance, Gate.io, OKX, MaxC, Probit, Bitmart, Bitfinex, Bittrue, UX, CoinTiger, Tokio Crypto i Bikonomy i BigOne, te wszystkie giełdy prowadzą regularny wykup swoich tokenów, co długoterminowo może wpływać na ich wzrosty. Dodatkowo podaż tych tokenów również przeanalizowałem, który z tych giełdowych natywnych tokenów ma najlepszą dystrybucję, jeżeli chodzi o top 50 hodlerów, a gdzie są największe ryzyka podażowe. Oczywiście na wyniki będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, tym bardziej, że na ten temat rozpoczynam teraz prowadzenie konsultacji nie tylko z użytkownikami Max Data App na poziomie trzecim, ale również z oficjalnymi przedstawicielami wymienionych giełd. Do wszystkich z tych giełd wysłałem maile, obecnie część już z nich mi odpowiedziała. Będę starać się potwierdzać i zaprzeczać swoim domysłom dotyczącym inflacji i ich smart kontraktów, żeby wszystkie dane, które w najbliższym czasie będę Wam przekazywać, wcześniej potwierdzić u źródła.
A wy co sądzicie na temat Bitcoina? Będzie teraz rósł, spadał? Kupujecie, trzymacie, czy po prostu czekacie? Trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. Cześć!